Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Mamy tutaj dzisiaj kolejny live z ekspertem w temacie wody, wodoru molekularnego, projektu naszego LumiVitae, który łączy temat wody, wodoru molekularnego, no i też łączy wiele osób bardzo, bardzo ciekawych, osób świadomych, osób, które bardzo uważnie podchodzą do tematu wody, no i też pracują ze swoimi klientami, pacjentami. Właśnie ten cykl live'ów z terapeutą jest dla Was, żebyście poznali od strony terapeuty, jak bardzo ważna jest woda dla organizmu ludzkiego, jak bardzo ważny jest wodór molekularny dla organizmu ludzkiego, dla naszego ciała, dla koherencji w naszych komórkach, dla uzdrawiania naszego ciała, dla detoksyfikacji naszego ciała, odnawiania się naszego ciała. No a to wszystko jest też w wodzie. W związku z tym woda jako temat znany od zawsze, no bo my jesteśmy wodą, składamy się w 90% z wody, no to też taki temat jednocześnie pomijany, stawiany gdzieś z boku, gdzieś za plecami, gdzieś w kąciku. Natomiast ważne jest to, żebyśmy przywrócili ten temat na miejsce numer jeden, na podium, dlatego że bez wody nie ma życia. Ja dzisiaj na spotkanie zaprosiłam Aleksandrę Kłapcie. To jest dziewczyna, która tak samo jak ja fascynuje się medycyną chińską. Jest terapeutą medycyny chińskiej, jest też akupunkturzystką, jest naturopatą. Łączy wiele metod w jedno, w taką holistyczną, słuchajcie, strategię dla swoich klientów, pacjentów, po to, żeby móc poprawiać im jakość życia. No i też myślę, że tutaj Ola fajnie Wam, słuchajcie, opowie o tym, w jaki sposób woda właśnie manifestuje się w ludzkim ciele, może w kontekście też medycyny chińskiej, ja sama jestem bardzo ciekawa. Już tutaj Olę zapraszam, dołączę ją, już sekundkę. Nie jestem najlepsza w facebookowych, słuchajcie, live'ach, bardziej w instagramowych, ale już tutaj patrzę, czy mogę zaprosić Olę, sekundkę. Ola, gdzie ty jesteś? Już sekundeczkę. Fajnie, że dołączacie, dziękuję, że chcecie spędzić ten poranek razem. Dobrze, już tutaj Olę dodaję, momencik, Ola. Właśnie nie mogę, słuchajcie, Oli wychwycić tutaj, ale popatrzę, może jest, o, jest Ola, super. Olu, jeżeli widzisz mnie, to daj znać. Ja już Ci wysyłam zaproszenie. Słuchajcie, troska o siebie, troska o własne ciało, to jest pierwsza troska, jaka w ogóle powinna być. O, jest. Jestem, dzień dobry. Czekaj, czekaj, bo mnie się tu, o, dobra. Ja bardzo słabo Ciebie słyszę, więc zobacz, czy masz głośnik, głośność. Czekajcie sekundę. Właśnie mam taką średnią jakość. Włączę sobie jeszcze datę. Dajcie znać, jak słyszycie Olę, dobrze? Myślę, że to jest taki dobry moment, żeby jeszcze tutaj zająć się tymi aspektami technicznymi. 1, 2, 3, czy mnie słychać? Dobrze słyszeć. Czasami jest tak, że ja źle słyszę, a wszyscy słyszą super, albo na przykład widzą super, a ja nie widzę, więc spokojnie. Słychać dobrze. Okej, dobra, fajnie. Olu, sprawdź tutaj na czacie, dajcie znać, czy dobrze słyszycie Olę, bo ja Oli prawie w ogóle nie słyszę. Więc ważnym jest to, żebyście jednak napisali nam, czy słychać Olę, bo będzie dzisiaj ciekawy. Bo będzie w kontekście o wodzie, w kontekście medycyny chińskiej, w kontekście różnych terapii. Tak jak wspomniałam, ten cykl jest live'ami z ekspertami. W związku z tym ważne jest to, żebyśmy się słyszeli. A Olu, ty jesteś u siebie, widzę, w gabinecie. Tak, dzisiaj przyszłam już z rana, bo jeszcze tutaj powiem Wam później o eksperymencie, który zrobiłam z wodorem i z pewnym zwierzątkiem. Miałam jeszcze do Ciebie pytanie na początku. Czy mogłabyś sprawdzić, czy na przykład nie masz telefonu na statywie, który zakrywa Ci głośnik? Nie, wszystko mam tutaj dobrze i dziewczyny też piszą, że wszystko słychać dobrze. Fantastycznie. W związku z tym ja znowu źle słyszę. Coś,
No Nie, dobrze. faktycznie tutaj przy dołączaniu miałam złą jakość. Może Okej. teraz jakoś zaraz się tutaj wyrówna. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, dziękuję, że jesteście na tym live'ie. Widzę, że jest część osób tutaj od nas z projektu. Fajnie. Olu, powiedz, ja w ogóle jestem wielką fanką medycyny chińskiej i też pracuję z nią, no może od 30 lat. Często kiedyś, nawet nie kiedyś, bo jeszcze w zeszłym roku bywałam w Chinach, w różnych rejonach Chin i widząc, jak podchodzi się tam, szczególnie w tych rejonach, które jeszcze nie są takie mocno komercyjne, czyli nie w dużych miastach, chociaż nawet w Pekinie jeszcze tak jest, to zauważyłam, że właśnie tam nie ma czegoś takiego jak trend powrotu do natury, nie? Nie ma czegoś takiego. W ogóle Chińczycy naturalnie, intuicyjnie, z poziomu swojej świadomości, swojej wiedzy, no ale też nawyków, dążą do tego, żeby zachować taką równowagę w organizmie, która jednocześnie dla nich jest super naturalna. Bo słuchajcie, w Chinach, jak zapytasz Chińczyka, ile masz lat, a wydaje ci się, że ma na przykład 16, to się okazuje, że ma 32. Bo raz, że oni genetycznie zupełnie inną mają, inaczej te organizmy się starzeją, ale też przez to, że cała ich dieta jest oparta o takie krótkie przetwarzanie żywności, prawda? Czyli wszystkie te blanszowane warzywa i w ogóle nieduża ilość mięso jako dodatek, gdzieś ryba jako dodatek. I to jest fascynujące, bo dostarczają do organizmu to, co jest głównie wodą. Co jest głównie wodą. Nie obciąża tego organizmu też, tak? Oczywiście w każdym rejonie Chin jest zupełnie inna kuchnia i to też jest fascynujące, bo rzeczywiście jakby tak zwiedzić całe Chiny, to by życia nie wystarczyło, ale rzeczywiście można by było dostrzec, że pewne elementy są spójne, czyli właśnie ta dbałość o odżywianie, ale taka intuicyjna, niewymuszona, niewyuczona. Oni wcale nie muszą wracać do natury i wcale nie muszą nagle stosować jakichś cudownych metod, ponieważ te metody pochodzą z natury. Wszystko to, z czego oni korzystają, pochodzi z natury. I jeszcze dalej w większości tam tak jest. I lekarzowi chińskiemu płacono za to, że utrzymywał rodzinę przy zdrowiu, a nie odwrotnie. Nie leczył jakiejś choroby, wtedy nie dostawał kasy po prostu. Więc Ola, jak ty jesteś tak blisko tej medycyny chińskiej, powiedz, czy woda też od zawsze była dla ciebie takim świadomym wyborem? No bo z jednej strony ja wiem, czym ty się zajmujesz i wiem też, że jesteś fanką tych wszystkich powrotu właśnie do natury, tej koherencji, prawda? Przywracania koherencji w komórkach. Ale powiedz tak szczerze, czy woda była od zawsze w kwestii twojej takiej bardzo świadomej, nie? Wybory wody, może myślenie o tej wodzie, tak? Jak to było od samego początku? Bo u mnie tak nie było. Odniosę się jeszcze do jednej rzeczy, którą powiedziałaś, że w Chinach nie ma takiego powrotu do natury, dlatego że po prostu ludzie żyją rytmem natury. Oni nie muszą tego na nowo odkrywać, nie muszą tego na nowo słuchać mądrych głów, które nagle udowadniają, że to jest zdrowe. No, my to wiedzieliśmy od 5000 lat, jakby. Co tu nowego? Jeżeli chodzi o wodę, słuchajcie, kontekst wody u mnie w moim życiu jest dość ciekawy, ponieważ po pierwsze ja jestem ognistym smokiem, ale urodzonym w roku wodnego szczura, więc z tą wodą ja cały czas jestem gdzieś połączona. Natomiast nie, absolutnie nigdy nie było od początku tak, że o jejciu byłam taka świadoma, jeżeli chodzi o wodę, o jej jakość, o jej strukturę, o to, co ona robi. Oczywiście, że nie. To po prostu z czasem przychodzi, z czasem też dowiadujemy się nowych informacji. Spotykamy ludzi, którzy otwierają głowę i zaczynają wpakowywać w nas różne informacje, które po prostu zaczynają cię fascynować. Przede wszystkim pierwszym takim elementem, gdzie woda odgrywa główną rolę, no to jest stosowanie ziół. I moja mama też już, jak byłam mniejsza, stosowała zioła i te napary, tynktury, odwary, to wszystko jest na podstawie wody. To woda później ma te właściwości tych ziół. Później pokazała się właśnie medycyna chińska i zaczęłam
zaczął się właśnie aspekt wody w ogóle w życiu, wody jako energetyki w pięciu elementach, w ruchu wszystkiego w całym wszechświecie, jaką ona ma jakość, co ona sobą reprezentuje. A później przyszło właśnie takie zastanowienie się, kurczę, przecież ta woda musi być jakościowa, musi mieć strukturę, ona działa. W momencie, kiedy zaczęłam też stosować terapię wibracyjną, czyli właśnie za pomocą mis tybetańskich czy kamertonów, dopiero, słuchajcie, to odwrócenie wszystkiego, Boże, jaka ta woda jest ważna, bo ona przekazuje wszystkie te informacje, które ja chcę dostarczyć do organizmu, czy swojego, czy pacjenta. No właśnie, i to jest piękne, bo, no bo to jest część natury, my też jesteśmy częścią natury i ta woda taka pomijana, ale jednak najważniejsza, bo kompletnie bez wody nie ma życia. Oczywiście ważne, jaka woda, o tym dzisiejszy live dla Was, właśnie okiem eksperta. Olu, właśnie tak pięknie powiedziałaś o tym łączeniu i o tym przekazywaniu różnych elementów do organizmu ludzkiego, ale też na zewnątrz, no bo czym jest informacja, to, że my możemy, słuchajcie, mówić, być tutaj, oglądać ten live, ruszać ręką, tak, oddychać, w ogóle wykonywać wszystkie funkcje życiowe, to są impulsy elektryczne, elektromagnetyczne, więc Chińczycy, oni od zawsze wiedzieli, czuli, że to jest ważne. Oczywiście to się odbywało z poziomu intuicji, tak, nawyków, natomiast rzeczywiście jest w tym cała mądrość natury, jest w tym cała mądrość wszechświata. Słuchajcie, człowiek jest najinteligentniejszą fabryką wszechświata i to jest fascynujące, jest dalej nieodkryty w całości i może też dobrze, dlatego że nasz organizm tak często nas zaskakuje, kiedy właśnie zaczynamy go szanować, kiedy właśnie zaczynamy traktować różne elementy pierwotne jako takie podstawowe, ja to nazywam żywienie, takie paliwo, czyli na przykład wodę, czyli na przykład oddychanie. Nawet te osoby, które znają rolę wody czy oddychania, często zapominają w tym życiu codziennym o tym, żeby rzeczywiście świadomie do tego wracać, używać tego. I fascynujące jest to, jak z prostych rzeczy można zrobić taki game changer zdrowia, nie? To jest fascynujące, bo my przez ostatnie parędziesiąt lat byliśmy bardzo mocno w mainstreamie wtłaczani w różne takie myślowe konstrukty, że jeżeli nie masz tego, to potrzebujesz koniecznie tego. Musisz iść tam i to zakupić, i to zjeść, i to przynieść do domu, i swoim dzieciom to podać, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy całą swoją technologię, ponieważ nasz organizm wytwarza wszystko praktycznie, czego potrzebuje, oprócz tego, co dostarczamy z żywnością, tak? No oczywiście oprócz tlenu, oprócz wody. Natomiast ten organizm nie może tego wytwarzać, i nawet na dzień dzisiejszy jestem w takim procesie, gdzie zorientowałam się, że mój organizm przestał wytwarzać różne substancje, ponieważ nie ma jakiejś substancji, tak? Ale to, że on nie ma jakiejś substancji, to nie dlatego, że ja jej po prostu nie przyjmuję, tak, z pożywieniem, tylko dlatego, że wystąpiło ileś tam różnych czynników, gdzie ja straciłam balans w życiu. Więc ten powrót do korzeni, ten powrót do takiego naturalnego rezonansu może się również odbywać zdecydowanie za pomocą wody. Jak najbardziej, brzmi, słuchajcie. Brzmi trywialnie, ale może nie jest trywialne. Ola, jak ty to widzisz? No bo ta woda jako ten konduktor, o którym mówimy, bo czy w ogóle te tematy można rozwijać na milion live'ów, ale tak od początku, jak ty to czujesz? Dlaczego za pomocą wody, prosty temat, woda, możemy właśnie zacząć dokonywać spektakularnych zmian w ciele? Zacznijmy od ciała. Od ciała fizycznego. Fizycznie woda. Fizycznie woda przekazuje częstotliwości, przekazuje informacje. Jak jesteście nad jeziorem, jesteście gdzieś nad taflą wody i wrzucicie sobie kamyczek, to te piękne okręgi, które się roztaczają po tej wodzie, to jest wibracja. I dokładnie w naszym ciele tak samo każda informacja, każda wibracja, każda myśl, każda emocja też się odbija po ciele. I tak samo, słuchajcie, działają nawet punkty akupunkturowe. One, my za pomocą czy to igły, czy to elektrostymulacji, laserostymulacji, ale nawet dotyku, właśnie w tym jest cała magia, że nawet dotyku,
gdzie mamy po prostu źródło przekazania tej wibracji, dotykamy punktu konkretnego i on ma zapisaną swoją też częstotliwość, swoją informację. I kiedy my wrzucimy ten kamyczek, to u źródła zaczyna się po prostu tworzyć piękne okręgi i zaczyna się to rozchodzić po całym ciele. I woda, kiedy na przykład ktoś przychodzi do mnie do gabinetu i zaczyna mi jakąkolwiek terapię, jakąkolwiek, czy to by była akupunktura, czy zioła, czy to wszystko będziemy łączyć, czy właśnie wodoroterapia, ja przede wszystkim zawsze mówię, pierwsze jest pytanie, a ile pani pije? No piję, o piję 2 litry dziennie, ale czego? No wody, ale jakiej? No jak to jakiej zwykłej? No nie. I tu zaczyna się dopytywanie, bo tak jak powiedziałaś, te konstrukty myślowe w mainstreamie, które były, to co? Zawsze nam się wmawiało, że o 2 litry dziennie trzeba pić wody, przynajmniej. Ale dlaczego? Jakiej wody? Dlaczego to jest takie ważne? Woda pełni podstawową funkcję rozpraszania chi w naszym ciele, dostarczania i rozpraszania. Żaden narząd, który jest wysuszony... Ola, powiedz jeszcze, co to jest chi, bo może nie wszyscy wiedzą. Energia chi jest we wszechświecie, wszędzie. Energia chi to jest energia, która płynie. Ona jest w nas, ona jest we wszystkim żywym, co jest, ale tak naprawdę można by się tu pokłócić, bo w kamieniu też jest jakieś chi. Tylko żebyście to tak właśnie ogólnie zrozumieli. To jest ta energia, ale tak naprawdę przekładając to na ten język już bardziej naszej grupy, to są impulsy elektromagnetyczne. Dokładnie. I energia chi płynie w naszym ciele i kiedy jest ich za mało, zaczynają się problemy. Czy na przykład nie przetwarzamy jej dobrze, czy nie dostarczamy jej dobrze. Ona ma różne swoje jakości. Mamy obronną chi, czyli naszą wei chi, czyli naszą odporność, która nas chroni. Mamy gong chi, mamy gu chi, mamy tyle różnych rodzajów tego chi z jedzenia, z picia, z oddychania. To są różne rodzaje, ale źródło tego wszystkiego to jest właśnie to, że my mamy ją w sobie, ale ona jest też na zewnątrz i z tego możemy cały czas korzystać. Z wodą jest też tak, że w medycynie chińskiej mamy takie pojęcie 5 elementów czy też 5 przemian. Woda jest jednym z elementów w medycynie chińskiej, a to jest jakość, to jest opis jakości, energetyki, charakterystyka pewnych też energii i przemian, zachowań. Na przykład element wody jest połączony z klimatem zimna, jest przypisywany do pory roku zimy, jest połączony z nerkami oraz z pęcherzem moczowym. Woda też opisuje jakość emocji, takiej jak strach czy szok, dlatego przy terapii z traumami, przy terapii z szokiem, z posttraumatycznym syndromem, najważniejsze jest wtedy właśnie dobre nawodnienie tego człowieka, ponieważ od tego się wszystko zaczyna. I woda też opisuje pewne konstrukty zachowania, energetykę też całego świata, bo tym pojęciem 5 elementów możemy opisać wszystko we wszechświecie. Każdy proces, który się zadziewa, czy zdrowia, czy choroby, to jest niesamowite. I ja na ten temat mogłabym jeszcze więcej mówić, ale woda w 5 elementach ma dość taką też właśnie bagatelizowaną troszeczkę rolę. Bo zawsze jak mówimy tak, drzewo, no to energia bucha do góry, wzrasta, tu mamy wiosnę, tu wszystko się budzi, lato, ogień, wszystko bucha na wszystkie strony. Później mamy takie przesilenie, mamy jesień, mamy późne lato, mamy ziemię. Później mamy metal, czyli jesień, wszystko się składa do środka, no i ta woda. I zawsze ta woda, wszyscy ją tak ignorują, bo to wtedy już ta... Już cała ta energia jest ściągnięta do środka, tak, po jesieni i wszystko się uspokaja i traktowane jest to jako taki przestój, a tego przestoju absolutnie tam nie ma. Wyobraźcie sobie jezioro podczas zimy. Tafla jest faktycznie na samej górze zamarznięta,
Ale co się dzieje pod spodem? Tam jest życie, tam cały czas wszystko żyje. I tak samo w zimę, kiedy my tą energetykę po prostu chowamy do środka siebie, to nie znaczy, że to jest przestój. To właśnie jest czas idealny na to, żeby doprowadzić tą chi, doprowadzić naszą wodę do stanu takiego maksymalnego w naszym organizmie, żeby właśnie móc wykiełkować tą energią na wiosnę. I woda w sobie ma taki aspekt właśnie energetyczny zarodka, gdzie budzą się wszystkie pomysły, gdzie budzą się wszystkie emocje, gdzie ta energia jest ten począteczek tego i zaraz będzie kiełkować. I to jest najważniejsze stadium tak naprawdę wszystkiego, bo bez tego nie ma początku ani końca. I woda w takim fizycznym aspekcie w medycynie chińskiej jest przypisana do substancji. Nie tak konkretnie per se, natomiast my cały czas ją mamy z tyłu głowy, bo mamy krew, mamy limfę, ale na czym to się opiera? Wszystko opiera się na wodzie. I tak jak powiedziałaś, co zawsze mnie śmieszy, my jesteśmy w 90% stworzeni z wody, a można by nawet powiedzieć, że więcej, przecież kości też mają element Tak, wody. dokładnie. A nam mówi się 70% dalej w szkołach, słuchajcie. Dla mnie to jest, no, skąd w ogóle się wzięło to? Ale tak, i w momencie, kiedy przeprowadzamy terapię, w momencie, kiedy zaczynamy pracować ze swoim ciałem, woda powinna, i taka jest właśnie, powinna stanowić podstawowy element zaczynania jakiejkolwiek terapii. Tak. I na przykład, jak powiedziałyśmy, woda przekazuje wibracje, przekazuje informacje. W momencie, kiedy ja pracuję z pacjentem i on jest wyczerpany, to myślicie, że ja coś mogę zrobić? Jeżeli dobrze się nie śpi, jeżeli dobrze się nie je, jeżeli się dobrze nie nawadniamy, oddychamy, to ten organizm, nawet ja bym mogła robić, słuchajcie, wszystko, skakać naokoło tego człowieka, po prostu robić mu wszystko, co mogę, ten organizm nawet nie przyjmie tego wszystkiego. Nawet 1/3 tego nie przyjmie. Wszystko jest po kolei, każda warstwa po warstwie ważna, a najważniejsza jest właśnie ta, żeby mieć siłę w ogóle na to, żeby coś zacząć przetwarzać, a później, żeby odbierać i oddawać. Woda ma aspekt yin, ma dość aspekt ciężki, ale w formie fizycznej wody ciekłej, stałej. Natomiast zobaczcie, jak ona się zmienia. Możemy ją podgrzać, możemy ją podparować, zmienia się w parę, znowu się skrapla. Ona jest niesamowitym aspektem w ogóle w medycynie chińskiej, dlatego że ona zmienia ten stan skupienia i ona może przybierać formę yin i formę yang. To jest ewenement tak naprawdę, bo energetyka, na której się skupiamy, zawsze chcemy to po prostu patrzeć na to, albo to jest dobre, albo to jest złe, albo to jest u góry, albo to jest na dole. Natomiast woda może być wszędzie. I dlatego ona jest taka ważna. Bo kiedy ja chcę przekazać informację do organizmu, że hej, słuchaj, masz bóle głowy migrenowe, bo wątrobę masz nadmiarową i tutaj wątroba nie wydala, i ja chcę znieść ten cały nadmiar z głowy w dół, wiecie, jaki jest najlepszy punkt na to? Nerka 1, na podeszwie stopy, nerka, woda, ściągnięcie w dół, uziemienie. Znowu ta woda gra tutaj główną rolę. I kiedy przeprowadzamy na przykład akupunkturę, w momencie, kiedy ktoś jest odwodniony, kiedy nawet powiedzmy pije te 2 litry wody, ale to jest woda pusta, martwa, która po prostu go bardziej drenuje niż odżywia, to ja to od razu czuję, od razu widzę. Zresztą sucha skóra to jest pierwszy objaw, ale bo to też odżywia płuca. I w momencie, kiedy ja wkłuwam się nawet w punkt, to jest takie fajne uczucie, po prostu ten punkt jest suchy, on nie przyjmie tej informacji. I w momencie, kiedy zaczynamy pracować, i to był taki fajny przykład, przyszła do mnie pani, no mam zaparcia. No to co pani? No i tam cały mamy wywiad trwa około godziny, czasem nawet półtorej, plus diagnostyka palpacyjna i tak dalej. Ja tak mówię, kurczę, to jelito jest takie suche faktycznie, no to co pani pije? No wodę. A jaką?
No, taką zwykłą z butelki plastikowej, ale 2 litry przynajmniej. Ja mówię, czyli pije pani plastik, który pani zostaje, a woda w ogóle to ona nic tam nie ma. I zaczęłyśmy powolutku, najpierw od strukturyzowania wody, jonizowania wody, dodawania mikro-makroelementów za pomocą soli kłodawskiej i później woda wodorowa, bo to też w moim cyklu w gabinecie tak się pojawiało. W momencie, kiedy ta kobieta zaczęła po prostu być świadoma tego, jak ta woda jest ważna dla niej, to był tydzień, zaparcia minęły i się nie powróciły. I już do No tej właśnie. pory ma spokój. To jest To są niesamowite, nie? takie proste rzeczy, słuchajcie, nie musiałyśmy dużo robić. Sama woda, to już było dla niej niesamowite. No wiesz, taka, to widzicie, ja wiedziałam, kogo zaprosić dzisiaj na live, nie? Wiedziałam, kogo zaprosić. Ja w ogóle Oli mogłabym słuchać, jak po prostu słuchajcie jakiejś bajki w kinie, takiej 6-godzinnej, 10-godzinnej i tak dalej. Więc w ogóle fajnie, Ola, dzięki za Twoją wiedzę, za to, że tutaj ją tak pięknie, fajnie nam przedstawiasz, po prostu przekazujesz. To jest niesamowite, że właśnie fajne jest w dzisiejszych czasach to, że my się możemy tym dzielić. I medycyna chińska jest, która ma ponad 5000 lat i cały czas jest na salonach na całym świecie jako, nazwijmy to, dodatek do jakiejś terapii, czy baza do jakiejś terapii. I powiem Wam szczerze, że kiedy ja byłam pierwszy raz w Chinach, to było, ojej, już chyba 20 lat temu, ja byłam zafascynowana tym, w jaki sposób właśnie ludzie w prosty sposób dbają o siebie, nie? I ta woda jest takim prostym sposobem, bo to jest tak, słuchajcie, kluczowe, to jest pierwszy nasz pokarm, pierwotny nasz pokarm. Natomiast to jest tak łatwe do stosowania, to jest tak prościusieńkie, nic nie trzeba myśleć, bo w przypadku jakiejś kuracji, słuchajcie, suplementowej, czy nawet ziołowej, gdzie trzeba coś zaparzyć, ustawić, przecedzić. Oczywiście my tutaj absolutnie żadnej metody nie deprecjonujemy, bo łączymy wszystko, ale w kontekście samej wody to jest fascynujące, jak prosta jest kuracja. Po prostu pijesz wodę, tak? I nie musisz się zastanawiać, kiedy ją pijesz. Za chwilę dojdziemy do tego, jaka woda, ale właśnie Ola, ta medycyna chińska, która tak szybko pomaga człowiekowi i jest tak wielowątkowa, wieloobszarowa, ona tak naprawdę też jest takim, właściwie jak wchodzimy w jakiś, nazwijmy to nurt dla nas, dla ludzi zachodu, nurt, medycyna chińska jako nurt. Słuchajcie, medycyna chińska, jak mój tato się zaczął tym zajmować 30 lat temu, no to my byliśmy szamanami, sekciarzami, tak? I w ogóle Czasem do tej pory wszyscy się z się to nas słyszy. śmiali, mało tego, lekceważyli nas, agresywnie do tego podchodzili, natomiast my z całą pewnością wiedzieliśmy, że to jest świetne, że to super, że to działa, bo byliśmy w Chinach nie raz, nie dwa, nie trzy, nie 10, więc też wiem, jak bardzo ważne jest to, co przekazuje nam medycyna chińska. Dlatego zaprosiłam dzisiaj Olę, bo Ola, jak nikt inny, potrafi przepięknie o tym też opowiadać. Bo czasami wiecie, ktoś może mieć wiedzę, może mieć fantastyczne rezultaty, ale nie opowie o tym innym, tak? Z różnych powodów. Ale my tutaj właśnie z Olą odkrywamy te wszystkie tajemnice właśnie medycyny chińskiej, bo to jest też, słuchajcie, moja taka miłość i może tego gdzieś na zewnątrz nie widać, bo ja się po prostu tym nie zajmuję, nie pracuję z klientami, z pacjentami, ale też przyglądam się wielu osobom, które z tym pracują i odnajduję w tym tam dalej tą swoją pasję do medycyny chińskiej. I ta woda, o której opowiada tutaj Ola, która zdejmuje z nas różne elementy, tak? Nie tylko fizyczne, takie chemiczne, biologiczne, ale też energetyczne. Na przykład właśnie ten ogień, tak? Kiedyś właśnie czytałam książkę, tam było takie hasło: ogień w górę, ogień w dół, i to było fascynujące. Myślę, że te tematy możemy, słuchajcie, rozwijać. Może kiedyś zrobimy taką serię o medycynie chińskiej. Ale dlaczego, kochani, rzecz jest o wodzie?
Dlatego, że my jednocześnie, oprócz tego, że sięgamy do korzeni, czyli do tych naszych podstaw bycia, życia, manifestacji naszego ciała i w ogóle naszego ducha, no to z drugiej strony jesteśmy tymi komercyjnymi ludkami, które żyją w XXI wieku, w Polsce, w Europie, do której wszystko dochodzi dużo później i w której nagle w Europie odkrywamy Amerykę i nagle wodór molekularny, pierwiastek taki bazowy wszechświata, nagle odkrywamy, że coś takiego jest. Przecież to było. Przecież Chińczycy, Japończycy, Koreańczycy, oni świadomie ten pierwiastek stosowali już stosują już od wielu, wielu lat. A intuicyjnie od zawsze, bo wodór molekularny jest elementem też, który mamy tutaj sobie w wodzie. Tak? Wodór. A wodór molekularny w postaci cząsteczkowej możemy sobie do wody dokładać. No i też bardzo ważne jest to, żebyśmy tutaj z Olą powiedziały Wam, dlaczego właśnie ta jakość wody ma znaczenie. Skąd u nas ta fascynacja wodą i też dlaczego, ponieważ obie jesteśmy w projekcie Lumivitej, bo z jednej strony mamy te tradycje, tak, te korzenie, te tradycje, które są bardzo ważne, a z drugiej strony mamy innowacje. Uwaga, dobrą technologię, bo technologia może nam pomagać, może nam szkodzić. Różnie z tym bywa. Ciężko jest to w dzisiejszych czasach rozpoznać, bo właśnie mainstreamowo jest tak dużo informacji, tak dużo przekazu, chociażby w internecie, że my nie do końca zawsze zazwyczaj wiemy, które źródło informacji jest dobre. Natomiast w projekcie Lumivitej pracujemy z wodą. Słuchajcie, pracujemy z wodą, pracujemy z mikroczęstotliwościami, z energią, o której Ola wspomniała, i pracujemy też z polem magnetycznym. To też Ola wspomniała. Czyli my jako organizm elektromagnetyczny, jednocześnie będący wodą, mamy też dziś super, słuchajcie, po prostu narzędzie w postaci takiej wody, która jest wodą, nie mówię, że idealną, bo idealnych nie ma, prawie idealną. Prawie idealną, taką, która Twoje komórki doprowadza do koherencji, jednocześnie powodując, że wiele aspektów w Twoim ciele się zmienia. No i zmienia się często w sposób spektakularny, bardzo szybko, co oczywiście nas super cieszy. No bo słuchajcie, my zawsze chcemy coś lepiej. Zawsze chcemy coś lepiej. Lepiej, bardziej, wyżej, szybciej i tak dalej, i tak dalej. Więc Ola, powiedz, czy... Nie wiem, czy masz swoją wodę gdzieś tam pod ręką? Oczywiście. No właśnie. Mam. Powiedz, czemu w ogóle jak jakość wody wpływa na właśnie tą koherencję w naszych komórkach i dlaczego właśnie ta woda? Dlaczego ta woda, a nie inna? Okej, to jeszcze chciałam, zanim wszystko powiem, to mi się przypomniała taka historia, która ładnie w sumie podsumowuje to, co do tej pory powiedziałyśmy. Dlaczego tak ważna jest woda i otworzy teraz tą jakość wody. Był sobie taki lekarz, który trafił do więzienia i nie potrafił i nie mógł niczym innym leczyć swoich pacjentów w więzieniu, oprócz wody. Miał tylko wodę, mieli tylko to. Przychodzili do niego pacjenci, współwięźniowie. On oczywiście politycznie tam był uwięziony, nie że coś zrobił, ale przychodzili do niego pacjenci i boli mnie głowa. Wypij 3 szklanki wody. Bolą mnie mięśnie. Wypij 5 szklanek wody. Jakiej wody? Znowu strukturyzowanej. Znowu ta woda miała informację konkretną, taką na przykład, że brali szklankę i wysyłali tą informację swoją intencją do tej wody. Woda ma niesamowite właściwości i woda ma pamięć. To jest takie fajne hasło, nie wiem czy... Na pewno je znacie, bo to gdzieś cały czas się to przewija, że woda ma pamięć. Nie wiem, czy widzieliście takie badania, które zrobili. Dali szklankę wody i dali fotografię. I te fotografie wkładali pod tą szklankę wody. Tam 30 sekund, minuta, zabierali i patrzyli pod mikroskopem, jak zmieniają się cząsteczki wody, jak się układają. One się układały dokładnie na wzór tego, co było na zdjęciu. Oczywiście nie, to był pierwowzór, ale jak była postać, to faktycznie zarysowała się postać. Jak był, nie wiem, pies, to był pies i to było widać, bo ta informacja już przechodziła do tej wody. Ta częstotliwość już się zapisywała na strukturze tej wody. I dlatego mówimy strukturyzowana woda, ponieważ woda żywa,
woda, która nie została zapakowana na przykład w plastik, woda, która jest z tych źródeł pierwotnych, to ona jest najlepsza właśnie. No dobra, nie ma najlepszej, zawsze chcemy coś lepiej, ale ona jest w tym momencie dla nas najlepsza, ponieważ ona ma tą informację pierwotnego rezonansu Ziemi. Jest też zjonizowana, ona musi być zjonizowana, dlatego że jeżeli my pijemy wodę i komórka odbiera wodę, która nie jest zjonizowana, to nie wchłonie się ona dobrze do mitochondriów. Co skutkuje tym, że te mitochondria nie będą miały energii na to, żeby pracowały. Co się przekłada na to, że nie mamy energii, przekłada się na to, że niedobrze cyrkulacja się zaczyna boleć głowa i tak dalej. Możemy to od środka do góry albo od góry do środka zawsze na to patrzeć. Jeżeli chodzi o wodę, możemy przekazywać jej informacje. W jaki sposób? My w butelce mamy częstotliwości konkretne, które zapisujemy na tej wodzie i które dostarczamy do naszego organizmu. Ja też prowadzę taką terapię, która nazywa się muzykoterapia dogłębna komórkowa. Jest to metoda dr Barbary Romanowskiej, która na podstawie badań innej pani Barbary, dr Hero, stworzyła właśnie tą metodę. Doktor Barbara Hero przepuszczała, badała w swoim Lambda Institute, ona u siebie badała częstotliwości zdrowych organów i przepuszczała konkretną wiązkę częstotliwości przez chory i zdrowy organ u różnych ludzi, co się okazało, że zdrowa wątroba ma taką samą u wszystkich częstotliwość. Ta informacja jest taka sama. Ona wtedy, jak pracuje prawidłowo, to ma taką częstotliwość. Jak pracuje źle, to już jest w ogóle harmider. I tak samo możemy patrzeć na wszystkie płyny w naszym ciele. I dajmy na to na przykład krew. Mamy tutaj kamerton na krew. I on, słuchajcie, ma 321,9 Hz. To jest dokładna wibracja naszej krwi. W momencie, kiedy używamy na przykład kamertonów do terapii, dlaczego ważna jest woda? No po to, że w ogóle ta woda odbierze te wibracje, bo ja mogę wysyłać te wibracje zewsząd, natomiast jeżeli ciało jest pozbawione odpowiedniej struktury, odpowiedniej wody, to ta częstotliwość się w ogóle nie wchłonie, nie przyjmie się, komórki nie będą w stanie się dostroić do tej wibracji, nie będą w stanie zarezonować. I Ola, Ola, bo bardzo ważne jest to, żebyśmy powiedzieli naszym obserwatorom właśnie w kontekście tej wody, tak? Bo właśnie bardzo fajnie nawiązujemy do tych wszystkich elementów, które odbywają się, czy procesów biochemicznych, które się odbywają w naszym ciele i właśnie, że tym konduktorem jest ta woda, tak? Ale chciałabym, żebyś dokładnie opowiedziała, dlaczego ta woda, a nie inna, na przykładzie Lumivitae, czyli począwszy od podstaw, tak? Co się dzieje na samym początku, tutaj, no akurat w naszej butelce, że właśnie ta woda, która jest w środku, przyjmuje parametry, które pozwalają tej wodzie przeniknąć przez błony komórkowe i znaleźć się wewnątrz komórki. To jest to, co powiedziałaś o mitochondriach, ale opowiedzmy osobom, które być może nie znają Lumivitae, opowiedzmy, jak to się odbywa, jak to się dzieje, że właśnie ta woda przyjmuje taką określoną strukturę i jest taką wodą, która jest, tak jak wspomniałam na początku, prawie wodą idealną, bo idealnych jest za wodą mało, słuchajcie, idealną. zawsze szukamy, a ich po prostu może i życie też nie jest idealne. W związku z tym optymalna woda. Jak to w ogóle tutaj pracuje? Dlaczego ona jest taka, która najlepiej wspomaga nasze komórki i te wszystkie procesy, o których opowiadasz? Bo to jest bardzo ważne. Woda jako woda, w momencie kiedy my ją pijemy, ona zaczyna się wchłaniać, zaczyna łączyć się z naszymi komórkami, natomiast potrzebuje katalizatorów w tym. I jednym z nich jest właśnie wodór. Wodór jest niesamowitą cząsteczką, dlatego że jest najmniejszą cząsteczką w naszym wszechświecie i wszystko na jego bazie jest ubudowane.
Wodór w momencie, kiedy my pijemy wodę, która właśnie jest zwodorowana. U nas w butelce jest tak, że mamy podstawę, która ma odpowiednią membranę, która ma najnowocześniejszą, czystą membranę, podczas której, kiedy przechodzi elektrolizę woda, ponieważ musi przejść elektrolizę, żeby dostarczyć ten wodór do wody, nasycić ją tym wodorem, odprowadza też gazy. I wiecie co, ostatnio w ogóle rozmawiałam też z taką dziewczyną, ona mówi, no też znalazłam właśnie butelkę. Ja mówię, czy ona odprowadza właśnie te szkodliwe gazy podczas elektrolizy, a ona mówi, a jest coś takiego? Mówię, no jest. Słuchajcie, i mamy tutaj membranę, która nie dość, że w ogóle jest świetnie zapisana informacja drzewa życia tutaj. Właśnie, puścimy sobie. Może będzie widać, wiesz, ja dlatego chciałam pokazać tutaj naszym obserwatorom, jak właśnie wytwarza się wodór molekularny. U mnie nie widać. Wytwarza się on właśnie tutaj, teraz przechodzi elektroliza w butelce. I wodór, to jest wodór molekularny. Wodór jako jedna cząsteczka występuje jednakowo, natomiast molekularny ma dwie cząsteczki połączone ze sobą. I wtedy występuje w formie gazu. Wodór się też szybko ulatnia, więc jednym z najlepszych metod podania go jest właśnie na wodzie lub w postaci gazu, ale na przykład wtedy musimy wykorzystywać też tlen, dlatego że wodór tak szybko się unosi, że czymś musimy go przepchnąć do organizmu. I w momencie, kiedy my zaczynamy przyjmować wodór do organizmu, komórki mają otoczkę mielinkową. I tak samo jak sól, powiedziałam wcześniej, kłodawska, ładnie zaczęła strukturyzować wodę tej pani, tak też w momencie, my tutaj już nie potrzebujemy żadnego katalizatora strukturyzacji, bo już to wszystko mamy w środku. Wtedy otoczka mielinkowa otwiera się i wodór wnika do samego mitochondrium. Odżywia to od samego, słuchajcie, środka. W ogóle, tak nawiasem mówiąc, w momencie, kiedy zaczęłam się... Jeszcze przepraszam, że ci przerwę, bo tak naszym tutaj obserwatorom w prosty sposób właśnie chcemy opowiedzieć, jak dokładnie działa ta woda w kontekście innych wód. Czyli ja tylko dodam, że tak naprawdę prawie 100% różnych wód, które są dostępne, a już na pewno nie takich, które są na sklepowych półkach, nie wchłania się w ogóle do komórki. Krąży w przestrzeniach międzykomórkowych, co jest często też u osób, które bardzo dużo piją tej wody, niebezpieczne, bo można mieć tak zwane przewodnienie w organizmie i ta woda absolutnie nie wchłania się do wnętrza komórki, czyli absolutnie nie dociera do żadnego mitochondrium, do żadnego DNA, krąży w przestrzeniach międzykomórkowych. I też w Stanach Zjednoczonych, słuchajcie, nawet trwa teraz taki proces, który jest wytoczony przeciwko jakiemuś koncernowi butelkującemu wodę, ponieważ dwóch sportowców zmarło z przewodnienia właśnie podczas chyba maratonu. Dlatego też bardzo ważne jest to, żebyśmy opowiedzieli o tej wodzie w kontekście innych wód, bo tutaj już nasi obserwatorzy wiedzą, jak to przebiega w komórce, ale dlaczego ta woda jest inna w porównaniu z na przykład wodą, która jest w sklepie, tak? Wodą, która jest na przykład na półce sklepowej za powiedzmy 5 zł za litr, na przykład woda alkaliczna o bardzo wysokim pH. Dlaczego ta woda jest tak ważna w kontekście innych wód? Tak prostym językiem, żebyśmy opowiedzieli naszym obserwatorom, żeby osoba, która na przykład idzie do sklepu i kupuje sobie wodę w butelce, wiedziała, skąd się bierze ta różnica, nie? Jak to w ogóle nawet, jest słuchajcie, w kontekście samej cząsteczki, też samej właśnie tej cząsteczki wody, nawet, która się tutaj wytwarza. Jeżeli my pozyskujemy, słuchajcie, wodę z... Firma pozyskuje wodę, ona ją oni ją filtrują, demineralizują, to jest raz. Pozbawiają ją wszelkich też substancji, które też pomagają wchłaniać się tej wodzie. Natomiast chyba najważniejsza rzecz to zacznijmy od tego, że plastik w ogóle nie jest dobrym opakowaniem na wodę, bo tak jak powiedziałyśmy, woda też przyjmuje bardzo dużo, a jeżeli macie butelkę zapakowaną w plastik, to z czego ten plastik jest? Jak go naświetlimy, to też w ogóle tam wytwarzają się niesamowite enzymy. Nawet ostatnio miałam takiego pana, pytam się go, ile on pije wody, bo ja już widzę, że coś jest nie tak hormonalnie,
A on mówi, że no, chodzę na siłownię, piję sobie tam właśnie 1,5 litra wody, tam wtedy ja mówię, ale z butelki. No tak, to od razu widać. A po czym pani wie? Po piersiach pana. Dlatego, że w momencie, kiedy my pakujemy butelkę w plastik, ona sobie siedzi w tym plastiku, ale wy nie wiecie, gdzie ta butelka była też, gdzie ta woda była. Natomiast naświetlony plastik jest pokazane, że wytwarza się enzym, który odbierany jest jako hormon w naszym organizmie i wchłaniany jest, przetwarzany jest po prostu jako hormon kobiecy i biust mężczyzną rośnie wtedy. To jest bardzo ciekawe w ogóle zjawisko i o tym zaczęło się mówić, natomiast gdzieś to ucichło szybko. Jeżeli idziemy na półkę do sklepu, woda zapakowana w plastik jest pozbawiona tych mikro, makroelementów. Jest odwirowana w nawiasie. I woda taka stoi, która jest pozbawiona wszelakiego, ona też w ogóle nie jest zjonizowana, jest pozbawiona tej struktury prawdziwej wody, dlatego że to wszystko jest sztuczne. I przetwarzanie, procesy przetwarzania nawet tej wody są niezgodne z rytmem natury. Tak bym to Odbierają wodzie chciała. energię, Od, po odbierają prostu wodzie energię, odbierają to jest martwa wodzie woda. energię. No właśnie. I teraz zobaczcie, wszystkie wody cudowne, wszystkie te źródła uzdrawiające, wszystkie te rzeki, wodospady czy źródła świętych zostały przebadane. I co się okazało, że są niezwykle bogate w wodór, właśnie w ten gaz, który produkuje się naturalnie. My zresztą też w organizmie produkujemy wodór w jelitach, w małej ilości, ale jednak. I wodór pomaga też właśnie organizmowi w tym, żeby w ogóle mógł zacząć działać. I to chciałam właśnie dodać, że wodór z perspektywy medycyny chińskiej to jest czyste qi, a ta woda wodorowa to jest czysta qi w płynie, czyli Wow, czysta energia. ja o tym nie wiedziałam. To jest To fascynujące. Wodór to jest jest właśnie super, czyste dlatego chi. to jest czyste qi w płynie po prostu. Dlatego odczuwamy Wow. niesamowitą energię, dlatego te organy zaczynają się oczyszczać, bo mają siłę. I to chi później, które my dostarczamy, ono się może, słuchajcie, przerodzić w jakąkolwiek inną substancję. Więc dzięki temu, że ta woda faktycznie się wchłania, my po prostu zaczynamy zupełnie inaczej funkcjonować. No dobra. I teraz tak, jeżeli chodzi o pH, tutaj jest cała wielka kłótnia trochę, jeżeli chodzi o tą równowagę kwasowo-zasadową, dlatego że my tak mówimy albo zasada, albo kwas. My wytwarzamy oba i w rytmie dobowym my potrzebujemy obu. Tylko równowaga w tym, czy kiedy się wytwarza, czy rano, czy wieczorem, to też jest ważne. Picie w ogóle wody, która jest bardzo, bardzo ciężka, tak zwana, jest bardzo właśnie alkalizowana. Jest bardzo zła dla nerek. Nerki wtedy w ogóle nie mają siły, żeby przeczyścić organizmu. Wątroba pierwsza w ogóle zaczyna to robić i ona nie daje rady. Natomiast co chciałam jeszcze powiedzieć o wodorze i o tej wodzie, dokładnie z tej butelki, to jest to, że robiłam eksperyment. To jest najlepszy chyba dowód tego, jak działa woda strukturyzowana wodorowa z naszej butelki. Zrobiłam eksperyment, dlatego że ja pracuję także z pijawkami. I słuchajcie, mam tutaj pijaweczki. Widzicie? O! Są Bardzo pijawki. piękne. Są śliczne. Czy one są zielone? Czy mi się wydawało? No, one są takie zielonkawe. To jest ich brzuszek pod spodem zielony. One są na górze takie. Zobaczcie, jak one pięknie w ogóle Ale to pływają. chyba takie głodne, bo takie cieniutkie. One są głodne, one są jeszcze nie najedzone. Ale co zrobiłam? Dałam im zwykłej wody z kranu, bo zazwyczaj tak się mówi, że ta woda z kranu albo woda przefiltrowana do pijawek. Natomiast ja zrobiłam parę już razy, dałam im, słuchajcie, wodorową wodę.
Byłam na Wow. początku, byłam na początku taka, wiecie, mówię, kurde, czy im się nic nie stanie, ale bo to chodzi o to, że one jednak mają inną kwasowość właśnie organizmu. I mówię, czy im się nic nie stanie? Nic. One, słuchajcie, tak odżyły niesamowicie. One są, jakby to ładnie powiedzieć, one są bardzo szczęśliwe w tym momencie. Zaczęły się lepiej ruszać, zaczęły lepiej spać przede wszystkim, ale też już te najedzone, które wkłada się też do wody, też dałam im wodę wodorową. I one sobie przepięknie to wszystko trawiły. Miały siłę też na to, żeby nie poszły od razu spać, bo one później trawią pół roku. Natomiast one po prostu zaczęły się ruszać, zaczęły wirować tak naprawdę, co ciekawe, w lewo, dlatego że ta woda jest strukturyzowana w lewo, tak jak nasze DNA. I to jest fantastyczne, bo ja po prostu tak mówię, okej, okay, bo to zawsze. Jak mówimy o swoich doświadczeniach, to są nasze doświadczenia. Jak mówimy o nawet badaniach naukowych, tak, jakichś chemicznych procesach, to jest trudno takie, żeby to przetworzyć na obraz. Słuchajcie, jeżeli zwierzęta, które czują instynktownie, że jaka woda jest dla nich najlepsza i wybierają tą wodę, tak samo psy, konie, koty, chomiczki, wszystkie zwierzęta możecie tą wodą też poić. One piją tą wodę tak, jakby nigdy w życiu wody nie piły. Dokładnie. Dałam mojej to jest suni, niesamowite, nie? Dałam pieskowi, mówię, kurczę, masz, zobaczymy. Ona po prostu nie mogła się opić tej wody. I jest tak samo z nami, jak zaczynamy pić tą wodę, to jest tak, ona ma inną strukturę, tak jest taka mięciutka, jak ktoś jest taki wrażliwy, to poczuje. Miła. Ale potem, tak, jest taka miła. A potem jest tak, że jak się wypije raz, kurde, jeszcze. Jeszcze potrzebuję. I u siebie, kiedy prowadzę zresztą inhalację wodorem, też właśnie z gazem, i połączymy to z piciem wody wodorowej, to wtedy nasz organizm jest tak pięknie przygotowany na każdą terapię, że w sumie tej terapii nie potrzebuje, bo już się sam po prostu zaczął leczyć, bo każda ta terapia, o której ja też mówię, którą wykonuję, to jest tylko przekazanie informacji do ciała, co ma ze sobą zrobić. Bo nasze ciało jest tak inteligentne, że wszystko potrafi. To jest piękne. To jest piękne, bo to wiesz, bo to wystarczy, prosta rzecz, wystarczy siebie zastymulować do tego, żeby to ciało odpowiadało. I słuchajcie, ja zawsze się w takim momencie zastanawiam i zawsze zadaję sobie to pytanie wam. I takie to jest pytanie retoryczne. Jak to powstało? Kto to wymyślił? Jak to się stało, że my tak działamy intuicyjnie i z poziomu naszego DNA? Ja może, Olu, w tym momencie dodam, że od siebie, ponieważ ja jestem wielką fanką genetyki, epigenetyki, biologii kwantowej i też absolutnie wiem, że po prostu nasze geny, które, tak jak Ola wspomniałaś, są zaprojektowane, ich ekspresja, czyli ich działanie jest tak zaprojektowane, żeby było intuicyjne i służyło naszemu wydobyciu z ciała i w ogóle z nas najwyższego potencjału. Czyli jeżeli na przykład cierpi twoja wątroba, bo się źle traktujesz w życiu, no tak jest, słuchajcie, nic się nie dzieje bez powodu, no to twoje DNA wysyła sygnały do naprawy tych procesów, z optymalizacji tych procesów, które dotyczą wątroby, tak? Czy to jest jakaś oczyszczanie, czy to jest, słuchajcie, jakiś inny proces. I w momencie, kiedy te twoje geny, ponieważ mamy 5% genów tak zwanych strukturalnych w naszej helicie DNA, około 5-6%. Reszta to są geny regulatorowe, strukturalne takie, których w ogóle nie da się zmienić, bo to jest to, co odziedziczyliśmy i ten sygnał jest cały czas taki sam, ale te pozostałe procenty, czyli prawie wszystko, bo 90 kolejne 5%, to są geny regulatorowe. I słuchajcie, to jest bardzo ważna dla Was informacja. To są geny regulatorowe, czyli takie, które ty możesz modulować w kierunku ich właściwego zachowania. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że my jako człowiek, jako organizm działający na zasadzie przyjmowania, oddawania emisji i też jesteśmy takim rezonatorem tej energii, czyli przyjmujemy i wysyłamy,
My możemy być co chwila kimś innym. I to jest prawda. Dlatego też w momencie, kiedy my zaczynamy pić wodę, prosta rzecz, dalej wspominam prosta rzecz, bo woda. Kiedy zaczynamy pić wodę, której cząsteczka ma odpowiednią strukturę i już przeniknie do wnętrza komórki, to jest pierwsza rzecz, przeniesie tam, bo wodór molekularny w postaci cząsteczkowej gazowej jest w wodzie, bo gdyby był w powietrzu, to nie możesz go tam tak przetransportować, bo po prostu on uleci, bo on jest leciutki i szybko się ulatnia, ma niesamowitą dyspersję, czyli wypełnia całe wnętrze twojej komórki, docierając właśnie do tego DNA. I do tego momentu dochodząc, ja zawsze mam tą samą fascynację i mówię, wow, cząsteczka pierwotna wszechświata, wodór molekularny, przenoszony za pomocą wody, która ma strukturę wody, takiej, która przenika przez struktury fosfolipidowe naszych płon komórkowych, więc dociera do DNA, a DNA jest gdzie? W mitochondriach, więc tam, gdzie się produkuje energia. Więc jeżeli dotrze do tego twojego oprogramowania, do tego DNA i wtedy geny, które są genami regulatorowymi, i to jest wynik badań naukowych, to nie jest, słuchajcie, moja opowieść, Oli opowieść, czy opowieść Nunoniny, terapeuty, który stworzył tą wodę w momencie, kiedy butelkę, w momencie, kiedy ta woda dociera do twojego DNA, to wodór molekularny, ponieważ to jest cząsteczka bazowa wszechświata i pierwszy pierwiastek, słuchajcie, w ogóle we wszechświecie, w całej tablicy Mendelejewa i tak dalej, z niego powstało ludzkie ciało, skały, gwiazdy i tak dalej, i tak dalej, to wtedy ten wodór molekularny, twoje DNA, czyli jak masz helisę, tą taką, nie? I te szczebelki takie pomiędzy helisą, tak wygląda nasze DNA skręcone, to wodór molekularny wnikając tam, on w twoich genach robi porządek. Te geny zachowują się w sposób poprawny, czyli uwarunkowanie genetyczne jakieś nie musi być determinacją choroby na przykład, tak? Bo ile razy się słyszy, o ja na pewno będę miała cukrzycę, bo moja mama i babcia miały cukrzycę. O, w mojej rodzinie są nowotwory kobiece, to ja też będę miała nowotwór kobiecy, tak? Słuchajcie, uwarunkowanie genetyczne to w ogóle nie jest wyrok. Dlatego mówię, że człowiek jest najbardziej inteligentną fabryką wszechświata, bo dzięki na przykład wodorowi molekularnemu twoja ekspresja genów może być, słuchajcie, jest naprawdę kilkanaście chorób jakichś genetycznych, które są zakodowane w DNA, nie do odkodowania, tak? Nawet nie kilkanaście, tylko no 11. Natomiast cała reszta zależy od nas i wodór molekularny jak wnika do DNA, to porządkuje to wszystko i jeden gen ma 35 tysięcy możliwości zachowań. I to od ciebie zależy, jak on się zachowa, a wodór molekularny spowoduje prawidłową ekspresję tych genów. Oczywiście każdy z nas jest też inną taką indywidualnością biochemiczną i ma inne procesy towarzyszące w organizmie, w środku. Tego nigdy nie wiemy. Słuchajcie, my jesteśmy po prostu tak nieodkryci. Wczoraj rozmawiałam o tym z panią, z którą stałam w kolejce do badań krwi, bo teraz robię z kolei taki test właśnie. Ja wiem, że te badania krwi nie do końca są miarodajne w wielu przypadkach, ale robię też pewien test związany właśnie z wodą Lumivitae, więc stałam w kolejce z taką panią, bardzo elegancką kobietą, już w takim, nazwijmy to, wyższym wieku, więcej miała lat ode mnie i ona tak patrzy na mnie i mówi tak, wiesz dziecko, ja tu przychodzę, ale nigdy nie wiem, co tu jest prawdą, co mi wyjdzie z tych badań i tak dalej, bo moje koleżanki też robią podobne badania, są w podobnym wieku, też nie chorują i tak dalej, to wszystko inaczej. My jesteśmy, słuchajcie, organizmem biochemicznie bardzo zmiennym. W tym momencie nasza ekspresja genów jest taka, w innym momencie jest inna, w tym momencie twoje wyniki wyjdą tak, w innym momencie wyjdą inaczej. Oczywiście tendencja jest ważna, no bo pokazuje nam pewne zależności, tak? Szczególnie stosunek pierwiastka do pierwiastka, ale już nie chcę się w to zagłębiać. Na przykład ludzie badają sobie wysycenie organizmu, w ogóle jaka jest witamina D3, magnez, ale nikt się nie zastanawia nad wzajemną relacją tych pierwiastków, nie? A to nam głównie pokazuje różne tendencje w naszym organizmie. Dlatego jeżeli chcesz o siebie zadbać, jeżeli chcesz zadbać o siebie na poziomie takim korzennym, tym takim bazowym, to co Ola powiedziała, energia chi, energia, z którą, bo z chi się rodzimy, prawda? To jest to nasze takie, w ogóle chi się chyba rodzi, jak to jest, chi się chyba rodzi w tym momencie, kiedy chciałam dodać, bo zaczyna krew krążyć w zarodku, mi się wydaje, tak, prawda? Bo właśnie chciałam dodać jedną rzecz, bo zaczęłaś mówić o genach.
A tu znowu pojawia się element wody, dlatego że w momencie, kiedy pojawia się energia do tego, żeby powstało życie, No to właśnie. mamy dwie energie. Mamy energię jing, która jest przechowywana w nerkach. To już jest Tak. znowu powrót do wody. I mamy energię qi, którą możemy odnawiać. I to, co my otrzymujemy od rodziców w genetyce, od rodu, też idąc dalej, to jest energia jing. I ona to jest nasz bank. Jeżeli ona się skończy, to już nie ma nas. Natomiast energia qi może właśnie się regenerować, odbudowywać. I naszym zadaniem jest to, żeby być świadomym, jak najlepiej odrabiać to qi właśnie za pomocą oddychania, picia, jedzenia, ruchu, medytacji itd., żeby nie korzystać z tego jing. Z tego jing korzystamy codziennie, ale od nas zależy, czy to będzie równa pochyła, czy to raczej będzie schodzenie milimetr po milimetrze w dół. Ola, czy to jest, zapytam, czy bo coś mi przyszło do głowy i chcę się tym podzielić. Czyli w momencie, kiedy mamy te dwa rodzaje te dwie energie, tak? Tą taką urodzeniową, która się wyczerpuje, i Chińczycy bardzo mocno o tym mówią, i tą drugą, która jest odnawialna, to w momencie, kiedy właśnie nie dbamy o siebie, tracimy tą energię, nie odpoczywamy, nie jeździmy na urlopy, bo bardzo dużo ludzi teraz pracując online uważa, że częściowo jest ciągle na urlopie. Wiem coś o tym. I nie odpoczywamy i nie regenerujemy się tak jak potrzeba i myślimy, że to nam jest niepotrzebne, to te rezerwuary energii, one się nieświadomie wyczerpują, nie? I wtedy bierze się stamtąd. Stąd się bierze proces starzenia i te wszystkie wolne rodniki, które krążą w naszym Owszem. organizmie, powodując stany mikrozapalne i jednocześnie starzenie komórki, czyli ty się starzejesz nawet w wyglądzie, tak? Więc to jest fascynujące, że właśnie medycyna chińska nam pokazuje, że to wyczerpywanie się energii jest nieodwracalne w przypadku tej energii urodzeniowej i żebyś ty nie czerpał z tego rezerwuaru energii, to ważne jest, żeby po prostu to odbudowywać. Dokładnie, No. dlatego że mamy tą energię przedniebiańską i poniebiańską. Przedniebiańska to jest właśnie to, co otrzymujemy i mamy na całe życie. To jest to jing. A poniebiańska to jest wszystko to, co my robimy, żeby żyć. Ale ta energia jing, ona jest najważniejsza. Bo jak się skończy, to już trudno. Nikt tutaj Więc nic nie doda. trzeba ją oszczędzać i dbać Jak najbardziej. o produkcję i dystrybucję tej energii, która jest generowana przez nasze fizyczne mitochondria, nie? Ale wiesz co? To jest fajne, bo mi się połączyło to z wypowiedzią Nunoniny i też w kontekście jednocześnie badań naukowych, które są wyniki badań naukowych, bo my tak lubimy, jak coś jest udowodnione. No to przecież przepływ wody przez błony komórkowe, tylko musi to być woda właśnie o określonej strukturze, generuje energię hydroelektryczną, która jest przechowywana w mitochondriach. Dlatego my, pijąc Lumivitae, mamy tyle mocy. Tak, dokładnie, dlatego że my No odrabiamy właśnie. tą poniebiańską część chi i ona akurat może się przechowywać. Nie jest, jest tak, budzimy się rano, mamy pełnię, mamy 100% baterii, idziemy spać, już mamy tam powiedzmy minus 3. Natomiast my możemy odrabiać tą energię chi. Ona w każdym aspekcie naszego życia będzie wykorzystywana, ale może być odrabiana. I tutaj jest Fantastycznie. najważniejsza rola właśnie tej wody, która odżywia, tak jak powiedziałam, to jest czyste chi w płynie, w tej butelce. To jest niesamowite. Dla mnie to był przełom właśnie w myśleniu, kiedy zaczęłam się zastanawiać nad tym, zaczęłam rozmawiać też z innymi terapeutami, zaczęłam szukać też w księgach, w starych pismach też, w japońskich, tam w Japonii w ogóle, słuchajcie, jeżeli chodzi o podejście do wody, to jest po prostu czad. Szacunek, nie? Szacunek, Szacunek to jest do bardzo duży wody. szacunek, ale właśnie wszystkie rytuały, wszystkie pierwsze leczenia następowały za pomocą wody. I ta woda, która jest po prostu bogata w to chi, ona nam zawsze pomoże, nigdy nie zaszkodzi, to jest po pierwsze.
dlatego że nasze ciało już będzie doskonale wiedziało, co z tym zrobić. Dlatego każdy ma też inne doświadczenia z wodą wodorowaną, dlatego że ktoś nawet nie zdaje sobie sprawy, co na początku szwankowało. Dlatego medycyna chińska teraz staje się właśnie nurtem takim tutaj w świecie zachodu, bo co robi? Dociera do sedna sprawy. To, że masz migreny, to nie jest migrena. Migrena nie jest problemem, dlatego że migrena jest tylko objawem tego, co się dzieje w środku, na twojej wątrobie, pęcherzyku żółciowym, a przede wszystkim na twoich nerkach. I tak jak powiedziałaś, w tym momencie jesteśmy w takiej przestrzeni socjologiczno-kulturowej, że nam się wydaje, że w ogóle wolne, odpoczynek, brak takiej, wiecie, cały czas czegoś do robienia, no to nie, no to tylko spanie tak naprawdę będzie okej. I jakby, wiecie, ile osób ma problemy ze spaniem? Wiecie, ile osób ma problemy, żeby dobrze spać, żeby jakościowo spać? A jak pięknie rosną finansowo firmy, które leczą bezsenność, to też jest z drugiej strony, ale wystarczyłoby tak naprawdę ci, odpoczynek i świadomość przede wszystkim tego, że to jest ważne. Ale zobacz, Ola, to jest takie proste, to jest takie proste, a my tak bardzo lekceważymy siebie, nie? Siebie jako człowieka, jako ciało, jako organizm taki połączony, naczyń połączonych. I wszystko, ciekawe jest to... Jak, słuchajcie, jak mówi się do kogoś, że wszystko jest połączone, to on mówi, dobra, okej. Okay. Ale jak zaczynamy o tym myśleć i tak jak woda jest połączona w medycynie chińskiej z elementem i z jakąś jakością i z emocjami, bo każdy element jest połączony z jakąś emocją główną, ale też z narządem, który odbiera najbardziej tą emocję, to tutaj nerki, pęcherz moczowy, to jest strach. Tak się trochę wczoraj zastanawiałam, czy powiedzieć o tym, bo tak od razu jak ktoś powie strach, woda, to już mu się to połączy, ale nie. Chodzi o to, że w momencie, kiedy my odczuwamy nadmierną ilość strachu, to od razu nerki są bardziej wyczerpane, bo tam ta energia najbardziej czerpie magazyn. Z tego... Magazyn chi, tak, nie? Z tego magazynu. I tak samo drzewo, to jest złość, ogień, to jest radość. Ktoś by powiedział, no przecież radość jest dobra. Niekoniecznie. Euforia taka nadmiarowa, słuchajcie. Osoby, które są właśnie takie niedoborowe na ogniu, bardzo często mają problemy z tym, że potrzebują stymulantów, że potrzebują cały czas czuć tą energię do góry, żeby to im po prostu obuchało. Artyści bardzo często też, którzy są, potrzebują tych stymulantów, żeby tworzyć, to od razu wiadomo, że oni mają też słabe nerki. I to jest wszystko ze sobą połączone i te emocje, tak samo ta woda, którą my spożywamy, może je uspokoić, może je odżywić, może też je dostarczyć. I w momencie, kiedy my pijemy wodę, dajmy na to, mamy tu w butelce właśnie częstotliwości, których używamy, to te częstotliwości zapisują się w strukturze tej wody. I kiedy my użyjemy konkretnej częstotliwości, to nasze ciało rezonuje z tą częstotliwością. I dlatego, jak używamy sobie kamertonu na wątrobę, to nie chodzi o to, że ten kamerton jest taki ważny, albo że to źródło pochodzenia tej wibracji jest ważne. To chodzi o to, co przekazuje tą wibrację. I to jest tylko jedna rzecz. I to jest woda. I to jest woda. No właśnie. I to jest, jak to się mówi, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, jest takie powiedzenie. Absolutnie nieprawda, jeśli chodzi o wodę. Słuchajcie, woda to jest niesamowite życie. To jest niesamowite narzędzie do transformacji. W ogóle u nas w projekcie Lumivitej, to co, o czym my dzisiaj mówimy z Olą w kontekście głównie ciała, natomiast to nie jest transformacja tylko ciała, bo kiedy ty zaczynasz być sprawny, sprawna jako ten kanał energetyczny, no bo ciało to jest taki ziemski skafander, tak, przez który przepływa energia, czyli mówimy tu o polu elektrycznym, magnetycznym, jesteśmy połączeni z rdzeniem ziemi,
No i Dokładnie, to też jesteśmy jest jedną ważne, bo wielką słuchajcie, na baterią. przykład Lumivitae w naszej wodzie jest tutaj pierścień magnetyczny, który jednocześnie imituje pole magnetyczne rdzenia Ziemi. Dzięki temu masz taką stabilizację siebie w sobie, na Ziemi, takie uziemianie, więc to jest nieprawdopodobne, jak bardzo można wejść w transformację dzięki wodzie, tą fizyczną, cielesną, ale jednocześnie też energetyczną. A często ta kolejność jest odwrotna, tylko my o niej tak dużo nie mówimy, dlatego że wiemy, że dla Was też ważne jest to, żeby pozyskać informacje, co ta woda może zrobić dla Was w kontekście Waszego życia tu i teraz, od razu ciała i tak dalej, bo czujesz symptomy w ciele, że na przykład nie masz energii, że na przykład nie masz koncentracji, i to jest mój case, koncentracji pamięci. I wodór molekularny, i struktura tej wody, i pole magnetyczne rdzenia Ziemi, i to, o czym Ola, ty powiedziałaś, te mikroczęstotliwości, które możemy, ja wam jeszcze pokażę, słuchajcie, szybciutko włączę, które możemy przemycać do naszej wody dzięki właśnie tej nakrętce, która jest generatorem mikroczęstotliwości. Ja sobie włączę w tym momencie regenerację. I z tej nakrętki, która jest generatorem, właśnie przez ten czujniczek taki, przenoszone są mikroczęstotliwości, słuchajcie, do naszej wody, do naszej butelki. Bo woda jest plastyczna, bo woda chłonie, bo woda czyta i przekazuje, jest konduktorem, tak jak Ola wspomniała. Dlatego, słuchajcie, kiedy zaczynacie pić wodę, fantastyczną wodę, która jest tą wodą podobną lub nawet taką samą, tego nie zbadaliśmy, jak na przykład w Lourdes, tak? Czyli struktura heksagonu, nanowoda, woda, która przenika przez błony komórkowe. No bo słuchajcie, błony komórkowe są złożone z fosfolipidów, no i to są grzybyczki takie, i one po prostu na siebie zachodzą. Kiedy jesteś, właśnie dlatego fajnie, Ola, że powiedziałaś o odpoczynku, kiedy jesteś wypoczęty, wypoczęta, masz napięcie błony komórkowej na poziomie takim optymalnym, minus 40 mV, to wtedy ta błona jest napięta i otwierają się lekko te przestrzenie. I wtedy zarówno składniki odżywcze, jak i woda łatwiej tej wodzie jest przeniknąć. Natomiast w wodzie jest łatwiej przeniknąć wtedy, kiedy jest to woda, taka nanowoda, tak? Czyli ta woda wzorcowa, o której Ola wspomniała, która właśnie jest Lumivitae tutaj, w tej butelce. No i też bardzo ważne jest to, żebyśmy tak podsumowując już, pokazały Wam, że właśnie woda o odpowiedniej strukturze, która przenika przez błony komórkowe, robi porządek wewnątrz Twojej komórki. Twoje zdrowie fizyczne to jest zdrowie pojedynczej komórki. Dlatego ja tak kocham tą medycynę mitochondrialną, komórkową, która pokazuje, że w środku komórki jest mikrokosmos, makrokosmosu, jakim Ty jesteś. Ty jesteś makrokosmosem, tak? A ta komórka to jest manifestacja tego makrokosmosu w wersji mini. Ona ma swoje organella, ona ma swoje procesy, ale tam jest źródło Twojego jestestwa, jeżeli chodzi o całą genetykę, tak? Czyli o ten kod, czyli o Twoje oprogramowanie, Twój software. Dlatego woda, która się tam znajdzie, która ma wodór molekularny w postaci cząsteczkowej, czyli tą molekułę pierwotną wszechświata, która dziś jest bardzo, bardzo takim silnym antyoksydantem, czyli likwiduje wolne rodniki, czyli spowalnia proces starzenia, dobrze wpływa na ekspresję genów, porządkuje tą ekspresję genów, jednocześnie wspomagając Twoje ciało w wielu różnych innych procesach, bo jeżeli się porządkuje Twoja genetyka, jeżeli jest ten konduktor woda, na której wszystko idzie, bo układ krwionośny to woda, limfatyczny to woda, to zobacz, jakie masz wsparcie. U nas, słuchajcie, w projekcie Lumivitae ludzie zmieniają się po prostu w tydzień, dwa, trzy, miesiąc. Nagle zaczynają być jakieś cudowne przypadki, na przykład wyjścia z reumatoidalnego zapalenia stawów, które kogoś trafiło 30 lat, tak? Albo na przykład z migren 20-letnich, albo z jakiegoś problemu, który zaistniał nagłego, typu operacja, więc rekonwalescencja. Pamiętajcie, że jeżeli my mamy, a na to też są, słuchajcie, wyniki badań naukowych, jeżeli w nasze ciało się odnawia, czyli jedna komórka dzieli się, tak, dzieli się, o, wyskakuje, na drugą komórkę się dzieli, to wtedy, kiedy masz prawidłową ekspresję genów, to ta druga komórka, struktura proteinowa, czyli łączenie się aminokwasów, proteiny w białko, czyli w Twoje ciało, to jest proces, który przebiega optymalnie, więc przekładając to na piękno, po prostu wyglądasz dużo lepiej, tak? Nagle okazuje się, że masz wielką moc stwarzania siebie na nowo dzięki wodzie. To jest fascynujące. Słuchajcie, moim zdaniem to, co teraz już się zapoczątkowało, czyli właśnie ta rewolucja wodorowa,
w temacie wodoru molekularnego, edukacji w tym temacie, ale też jednocześnie nasz projekt, który jest taką innowacją, bo łączy temat wodoru molekularnego i wszystkich jego funkcjonalności dla ludzkiej komórki, jednocześnie też nawadniania na poziomie komórkowym poprzez to, że to jest woda żywa, również czerpania ze starożytnych kultur ochrony zdrowia z medycyny chińskiej, z ajurwedy, czyli pole magnetyczne rdzenia ziemi, czyli tak jakbyśmy się uziemiali, to jest też o odpoczynku historia, prawda? No bo kiedy uziemiamy się, to nasze ciało zaczyna odpoczywać. Od góry mamy też słońce, bo tutaj w tym generatorze, tutaj nie powiedziałyśmy, mamy też promienie słońca, czyli mikroczęstotliwości i krótkich fal, dzięki czemu twój organizm inaczej syntezuje witaminę D3. Od dołu ziemia, od góry słońce, woda, słuchajcie, która przenika do wnętrza komórki, dociera do DNA, 100% bezpieczeństwa, wodór molekularny, 100% bezpieczny gaz dla ludzkiego organizmu, w ogóle dla organizmów żywych, tak? Dla całej materii ożywionej. I to jest fascynujące, co ty powiedziałaś o pijawkach, bo pijawki, pieski, kotki, kwiatki, słuchajcie, kochają wodór molekularny. Jeżeli tylko spróbujecie, ktoś, kto jeszcze nie pije Lumivitae, to zobaczycie, jakie można mieć efekty w krótkim czasie. I to też jest takie ciekawe, bo jak myślisz, że to już się skończyło, te efekty, to nagle pojawia się coś nowego, nie? I myślisz, wow, a to o to chodziło, tak? Co ważne, wodór molekularny w postaci cząsteczkowej, on zachowuje się, słuchajcie, selektywnie i to jest inteligencja całego uniwersu, czyli on wie, w którym miejscu ma zadziałać, co ma spowodować. W związku z tym jest idealny we wszelkiego rodzaju terapiach, jakkolwiek we wszystkich terapiach, tak? Nie ma żadnych ograniczeń, nie ma żadnych przeciwwskazań, w związku z tym możesz stosować to super bezpiecznie, w trosce o siebie, swoją rodzinę, no i też jednocześnie rozwijać się, no bo jeżeli my to ciało mamy zaopiekowane i zadbane, no to my też możemy się w świecie pojawiać inaczej. Jeżeli twój mózg, który jest strukturą wodną, nagle zaczyna zyskiwać taką ostrą koncentrację, decyzyjność, że ty patrzysz na coś i myślisz, to robię, tutaj zaryzykuję, tam pojadę, to wykonam, otworzę biznes, tak? To nagle to życie twoje zaczyna się też niesamowicie spektakularnie zmieniać. I to jest ciekawe, bo to jest wszystko ze sobą, słuchajcie, połączone. Dziś już mamy czasy takie fajne, w których wiemy, że nic nie jest rozdzielone, tylko wszystko jest połączone, nie? Także to ode mnie tak podsumowanie w telegraficznym skrócie. Ale Ola, gdybyś miała tak podsumować ten temat picia wody i tej wody Lumivitae, powiedz, co jest dla ciebie osobiście najważniejsze, co chciałabyś przekazać tutaj? Ja myślę, że my w ogóle jeszcze tych live'ów zrobimy kilka w całym cyklu, bo w ogóle nawet nie zdążyłyśmy wam o jednej setnej opowiedzieć. Ale powiedz, co jest dla ciebie takie, co chciałabyś przekazać o naszym obserwatorom lub osobom, które będą później sobie tego live'a odsłuchiwały? Co jest takiego z poziomu twojego osobistego doświadczenia, co mogłabyś przekazać, żeby osoby zaczęły pić wodę właściwą, na przykład Lumi? Okej. Zataczając koło, kiedy powiedziałyśmy, że medycyna chińska 5000 lat i w ogóle super życie z rytmem natury, to kiedy gdy my słyszymy słowo medycyna, od razu nam się włącza taka klapka, że ha, że to jest leczenie, jak jest problem, to trzeba zadziałać. Medycynę chińską opracowali tak naprawdę, wszystko się zaczęło od tego, zwykli ludzie, farmerzy, którzy obserwowali rytm natury, zaobserwowali energię, jakie się zmieniają i w jaki sposób. I to, co ty powiedziałaś, mikro i makrokosmos, to, co się dzieje na zewnątrz, to samo dzieje się też w nas. I patrząc nawet na butelkę Lumivitae i to, co powiedziałaś, słońce na górze, ziemia na dole, my jesteśmy jedną wielką baterią łączącą niebiosa z ziemią. Mamy bardzo ważną rolę tutaj w przekazywaniu energii. Energia yang, energia niebios, energia kosmosu, energia święta, jeżeli ktoś by chciał w ten sposób na to patrzeć, energia wszystkiego, co jest. Yang, wszystkie myśli, wszystkie emocje spływają przez człowieka i idą do ziemi, muszą się połączyć z ziemią. Naszymi stopami, kiedy my dotykamy ziemi,
Nie dość, że oddajemy bardzo dużo, ale też bierzemy bardzo dużo. I wtedy, w momencie, kiedy ta ziemia jest nasycona, ona oddaje swoje plony i idzie w górę, i my znowu oddajemy tą energię do góry. Jak to się przekłada na nas? Mamy pomysł, my musimy go przetworzyć, robimy coś i oddajemy to w formie manifestacji fizycznej, na przykład jakiegoś produktu, tak? Albo jakiegoś pomysłu typu ja kocham szyć, więc mam pomysł, szyję, mam spódnicę. I co się dzieje? Fizyczna manifestacja tych myśli oddaje mi później emocje, które ja znowu oddaję do góry. I zobaczcie, jak jest skonstruowana butelka. No tutaj wiesz, kminił dużo. Sprytne, mamy nie? Sprytne, nie? Bo Nunonina jest, ja tylko dodam dla osób, które są pierwszy raz, Nunonina jest po prostu twórca Lumivita, jest zakochany w medycynie chińskiej i też w pracy właśnie z energią, więc słuchajcie, no mamy tutaj coś, co jest naprawdę totalną, totalną rewolucją. Niby niczym nowym, bo to wszechświat już dawno zbudował w naturze, dokładnie. Ale możemy mieć to w domu, więc to jest i ważne. Słuchajcie, mamy częstotliwości, mamy energię, mamy yang, mamy nasze naczynie i mamy podstawę, mamy magnesy, mamy membranę, która odbiera tutaj, tak, woda, ona się katalizuje, elektryzuje, następuje elektroliza, mamy jonizowanie, mamy magnetyczne tu pierścienie, które oddają to do wody. I co się z tą wodą dzieje? My ją pijemy, dostarczamy i w tym momencie mamy znowu trzy elementy. Raz, dwa, trzy. Nawet sama butelka, to jest genialne w ogóle, że ona się składa z trzech elementów. I teraz tak, mamy góra, środek, dół, które są jednością i my dokładnie jesteśmy w tym miejscu. I tu co jest? Kompletnie czysta chi. Woda. To jest genialne i to jest, słuchajcie, ja jak nad tym myślałam, to po prostu aż się uśmiechałam, po prostu aż mi policzki bolą, jak o tym mówię, bo to jest, jakby to ładnie powiedzieć, przekształcenie myśli wszechświata na produkt, na rzecz fizyczną, tak. Na coś, co może Wam pokazać właśnie, jak ten mikrokosmos działa w makrokosmosie. Makrokosmosie. Nie no, fascynujące. Ola, słuchaj, tym zakończymy nasz dzisiejszy live. W ogóle bardzo dziękuję Tobie za tą fascynującą wiedzę i za to, w jaki sposób to przekazujesz. Myślę, że to będzie początek jakiejś serii. Wam, kochani, dziękuję za to, że byliście z nami w piątek rano. Życzymy Wam cudownego czasu wolnego, w odpoczynku, powrocie do tego pierwotnego rezonansu i słuchajcie, mam nadzieję do zobaczenia. Ola, z całego serca, naprawdę z całego serca, dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie, bo ono było dla mnie też w wielu miejscach odkryciem, więc super fajnie. Życzę Wam wszystkim pięknego dnia. No i co? Do usłyszenia. Bardzo, bardzo dziękuję też wszystkim, którzy nas oglądali, będą oglądać. To tu zaczyna się fascynacja i tu się nie kończy. Dziękuję, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Pijaweczki też dziękują. Dziękujemy, to. Za towarzystwo.